Sentinel Prime był mentorem i nauczycielem Optimusa, któremu przekazał wiedzę na temat dowodzenia i nauczył wielu bojowych umiejętności. W społeczności Transformerów na planecie Cybertron piastował wysokie stanowiska społeczne, biorąc udział w rozgrywkach politycznych, jak i odnosząc sukcesy na arenie badań naukowych. Po rozpoczęciu wielkiego konfliktu, jako lider stanął na czele Autobotów i zorganizował zbrojny ruch, którego celem miało być odparcie ofensywy Decepticonów. Jego wiedza naukowa pozwoliła mu opracować technologię, która przeważyłaby szale zwycięstwa na stronę Autobotów. Filary mostu kosmicznego pozwalające na teleportację dużych obiektów były epokowym odkryciem, zdolnym do odwrócenia losów druzgocącego konfliktu. Niestety na kilka dni przed końcem wojny Sentinel doznał załamania nerwowego i zwątpił w słuszność sprawy, o jaką walczył. W tajemnicy zawarł pakt z Megatronem, na mocy którego miał wywieźć swój wynalazek poza układ planetarny i spotkać w umówionym miejscu z reprezentantem Decepticonów na Ziemi. Siły zbrojne frakcji Decepticonów na naszej planecie nie wiedziały jednak o zawartym w tajemnicy układzie, przez co gdy statek Sentinela zbliżył się do Ziemi, został on ostrzelany z ciężkich dział. Cała załoga Prima zginęła, a on sam dryfował w uszkodzonym pojeździe, do momentu aż w 1961 roku rozbił się na ziemskim księżycu. 8 lat później amerykańska ekspedycja, która dotarła na Srebrny Glob, odnalazła wrak, jednak nie odkryła w nim dezaktywowanego Sentinela. Dopiero w 2011 roku Optimus i Ratchet wyruszyli na Księżyc i zabrali dawnego lidera na Ziemię. Do wybudzenia Sentinela Prime użył Matrycy Przywództwa. Optimus chciał oddać mu władzę nad Autobotami, jednak ten odmówił. Niedługo potem wbił nóż w plecy swoim dawnym kompanom, neutralizując legendarnego Autobota Ironhide'a. Po tych wydarzeniach dołączył do Megatrona i rozpoczął proces przenoszenia Cybertronu na orbitę Ziemi. Autoboty z Optimusem na czele próbowały go powstrzymać, jednak nawet Optimus nie był w stanie pokonać go w pojedynkę. Dopiero pomoc Megatrona, który zrozumiał, że Sentinel chce odebrać mu władzę, była kluczowa do powstrzymania byłego lidera Autobotów. Finalnie zdrajca został zneutralizowany przez Optimusa, który pomścił tym samym śmierć swojego zastępcy Ironhide'a. Był to kres wielkiego przywódcy, który miał ogromny potencjał i mógł zakończyć odwieczny konflikt pomiędzy frakcjami wielkich robotów. Jego słaby charakter nie pozwolił mu jednak udźwignąć olbrzymiej odpowiedzialności, jaka wtedy na nim spoczywała. Po śmierci jego ciało zostało zabrane z pola bitwy przez ziemskich naukowców i użyte do badań nad Transformium, kosmicznym metalem, będącym budulcem tworzonych przez ludzi robotów. W komentarzu pod filmem możesz sam wybrać, o czym chciałbyś posłuchać w następnych filmach. Śmiało pisz propozycje ciekawych tematów. Do usłyszenia, cześć!